Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Adam 15 i tam serdecznie w kolejnym odcinku od Zera do Farmera. Jest ze mną Bornkę. Chyba. Jest ze mną Boluś. Witam serdecznie. I oczywiście Taras. Też jestem, cześć, dzień dobry, witam Taras. Lecimy z pięknym odcinkiem. Chłop tak się śpieszy do roboty. Naszym pięknym klasem. Nic nie jedzie, jakby co, możesz, ja tam możesz cisnąć. Jak przenika? Bronek do Jundzira mi już tam zaorał mi. Bronek przenika, kolega Tanas leci case'em. Dobrze ci nie widać, ja też nie przyjechałem. Nie wiem, dlatego ja idę bokiem. A Bronuś leci tutaj jeszcze ostatnio. Bornkę jedziesz? Naszym. Tak, Bornkę jedzie. Smacznego. Bornkę jedzie, więc piszemy smacznego w komentarzu. A ja sobie na spokojnie lecę Nicholanem, ale nie wiem, czy muszę sprawdzić jedną jeszcze. Jadę ulicą, Gąsienica, właśnie, głośności. Tą środę jak zobaczą. Od razu sobie głośność tutaj dajemy na wyższą, bo na live'ach zawsze troszeczkę mniej trzeba to ogarnąć. Ja sobie dzisiaj w transporcie. Transportu dziś nie ma. Czy ja w ogóle dojadę szybciej niż chłopaki? Bo chłopaki tak polecieli, że ja się boję, że... Ja już przez pełny! To ja już podjeżdżam od razu. Ale by tu z mostu się zjechał. A, bo na autostradę zajechał. Kiedyś to było, a teraz to nie ma. Chciałem dojechać jak najszybciej, jednym zestawem, drugim zestawem. Dzisiaj tak. Ale pojedynki to na prawo stałem na parkingu właśnie. Które? Gdzie ty idziesz? Nie mów Adamowi, bo nie będzie mówił. Transportu. Tak, nie będę ci mówił. Czekaj, bo ja muszę zobaczyć. Daj mnie najpierw zjeść. Nie ma. Czemu mnie dogoniłeś? A tu na Groserze? Na Groserze ktoś stoi? Powiedzieć. Na Grow Street. Grow Street. Grow Street Center. Silver City. Czemu jedziesz szybciej ode mnie? Czemu jedziesz wolniej od niego? John Deere jest po prostu szybki. Jest, ja mogę was wyprzedzić, szkoda, że... Na Silver Ridge. To jedziemy dwa pasy. Nie można ciągłą wyprzedać. Nie, ja muszę... Estancia de la Pacho tu jest. Bo ja godzinę będę jechał za wami. Zwężka jest, uważaj. Ja liczę, że... Ja ryzykuję, ale liczę, że mi się uda. To jest oszukać przeznaczenie. Mi się nie udało. Nic nie jadzie. Mi się udało. Ja jeszcze tym... Ciapongiem jadę. Powiedzcie, jak będę mógł zjechać. Może na tej 25 mam wrażenie, że my tak dawno byliśmy ostatni raz. Nigdy tu nie byłem, a co? Nie byś tu nie chodzą, kurna, to jest twój 9 rejs. Ciągnik tu se stoi z prasą. Tak, tu se stoi ciągnik z prasą, bo ktoś, jeżeli będzie mógł puścić pracownika, kto ten? Nie, powardy mi uciekły. Powardy. Jezus, man, nie wiedziałem co powiedzieć. Chcemy nie dostać po uszach. Bardzo się złamałem. Łopa Gangnam Style. Grunt, że chłopaki są po śniadaniu, prawie wszyscy, i są w bardzo dobrych humorach. Jak widzicie... Hata Morgana już widzisz, bo jest tak ładnie. Hata Morgana! On widzi śniadanie Morgany na razie tylko. On ma śniadanie z panem Morganem, a my mamy tutaj klasa z prasą, spokojnie, nie musicie pisać w komentarzy, ja dzisiaj pracować nie będę. Bo już pewnie żeście się tam nastawili, że znowu będę pracował. Nie ma takiej opcji. Jeden z was na pewno będzie sobie prasował, bo jak w trójkę tutaj wlecicie, to dość szybko to powinno mygnąć. Dlatego ja lecę od razu po kolejny zestaw i kolejnym zestawem tutaj chłopakom dowiozę. Tak jak mówię, chciałem troszeczkę się pobawić w tym transporcie. O której obiad? Obiadu, no jeszcze dopiero 10:10. O 8 czy o 7. Śniadanie jest od 10:30, więc jak będzie 10:30, wtedy będziesz mógł iść na śniadanie. Jaśnica będzie? Na boczku z cebulką. Dobrze. Nie, o 10:30 na pewno nie skończy. Wiem, dlatego tak powiedziałem. Dlatego tak powiedziałem, że będzie mógł sobie wtedy iść. Ale bez cebulki wtedy, tak? Pamiętajcie o sieczce. Pamiętajcie. To? Dobra. Bolek na pokos leci. Ale to chuj tu prasa wtedy. No to nie. A to nie prasujemy tego? Stop, kurwa! No to co w końcu teraz robimy? Bo jeden i drugi mnie myli. Co no, mi się zdawało, że... Zgadaliśmy, że 25 na sieczkę, żeby szybko rzepak zasiać. A to rzepak na 25. Tak, 25. Co i tamtym. Siedziesz, no. Dobrze, Adam, przynajmniej nie musimy pracować. Nie, no dobra, no to nie trzeba pracować. No to co ja mam teraz robić? No to już wal na sieczkę. Przełącę.
to przełam sobie naseczkę. A to coś wyrzucił. No to akurat jest, po to, no po to jest prasa. Po to jest problem. Prasa, bo, a nie, bo Adam co? Powiedział, że Bolek ja. Zmierdzieli. Zmyliłeś mnie, Bronek, wczoraj na koniec, jak mówiłeś do mnie, czy ja chcę poprasować. I ja tak mówię, nie, ja prasować na odcinku nie będę. Dlatego wam zostawiłem ten zestaw i byłem pewny, bo... gdzieś mi to wyleciało z głowy, że tutaj no będzie ja tak po prostu prasowane, co nie? Dla śmiechu zapytałem, bo wiedziałem, no, że to... No wiem, no, ale wiesz... A, dobry żart, jasny gwizd. Zajebisty żart z prasowaniem. O, żeś powiedział teraz. Ale nie, najważniejsze jest to, że doszliśmy do ładu nie po czterech okrążeniach, tylko po pierwszym przejeździe, więc jest najważniejsze. Ja tutaj wolwiacza wam zostawię. O, proszę bardzo, tu jeden już co został. Stanął se tutaj bardzo ładnie. Źle stanął i gotówką. Drugi poprzedni ogronek? Ja. Nie, nie ma. A trzeci też? Ale, kto się chce ze mną wymienić? Dobra, Tana się chce ze mną wymienić. Na pewno wymienić. Nie ja. Daj mi case, jak idę pojeżdżę, bo dawno case nie jeździ. Mogę? A pójdź sobie kawkę zrób chociaż na chwilę. Nikogo no. Tutaj nie widzę aktualnie, na rady. Widzisz mój nick. Dobrze ugięło wszystko. Niki! What's your name? Niki. Roberto! Jej Boże. Ale jądro. Ja nie mam co robić teraz o to. A ty Adam zostawiłeś oba zestawy tam po tamtej stronie? Nie, wydaje. Tutaj. Masz, nie widzisz prosto? A przepraszam, nie widzę. Mądeczka. Prosto. Wiem, że na tej serii dużo rzeczy nie widać, tak jak na przykład hosta, ale spokojnie. Grunt, że widać dwa zestawy. Na razie przywiozłem dwa zestawy i myślę, że te dwa zestawy starczą. Jak nie starczą, tym się nie przejmuję. Będziemy jechać na młyn. Ja troszeczkę pokoszę. Myślę, wiesz co, tak, no możesz sobie zacząć już siać tam powoli. Albo mulczować może. Ale zacznij siać, no. Więcej jest siewów, bo mulczowania to myślę, że no dość szybko nam pójdzie. Ej, to będzie rekordowe pole, nie? Tym bardziej, że chciałbym jednak, żeby to... Mulczowanko było typowo w trójkę zacząć i jak najlepiej w trójkę skończyć. Dlatego też, aha, no ja mam 50%, czy ja też tak mam 60% i będzie odzyskiwanie kombajnu chyba ze środka pola zaraz. Pytnij się tak jak pracownicy. Ja. Nie no, ale jeżeli Tanan zaczął normalnie i przejechał w tą stronę, było 50, no to powinien wrócić też, powinno być 50, tak? No to nie ma się czym przejmować, jeżeli chodzi o to. A Borkę już sypie. Na ja tam tym udzielę. Matko Bosko, co się stało tam? Mordo, uważaj. Co się stało? Żebyś nie wjechał wana buza albo co innego, bo to... On mnie próbował wyprzedzić, wiesz? Wana. To by nie. Ale tutaj Bolek ma rację, to wana. Jedno z najszybciej skoszonych kul będzie. I też o to mi chodziło, bo jednak jesteśmy w takim momencie tej serii, że no, średnio, nie wiem, jechać specjalnie tylko dwoma, żeby sobie pojeździć, a jednak chodzi o to, żeby jak najszybciej też nawet pobawić się w te żniwa. Bo mamy jeszcze dodatkowo pszenicę do skoszenia na polu po tak zwanej starej gospie i tam na pewno będzie koszone, więc to też taki bardziej dodatek do tego, żebyśmy tutaj zasiali ten rzepak, no i nie prasowali. Ewentualnie zawsze można ten pokos tylko dodatkowy tutaj sprasować, zawsze te półbelki powinno nie być dojadę. Nie dojedziesz? No ja, bo ty bierzesz cały teraz tejpowy przejazd, co nie? Taki jadę, od deski albo nie do jadę. Deski. Co teraz z tobą zrobić, panie kolega? Może go zapoznać. Ciekawe dokąd dojedzie, tak? Legę dobrze podnosi klas, więc... Ty Boże. Ja mam 82%, ty masz 92%. Tak źle nie jest. Te 2-3 metry. Uratujesz mnie? Te 2-3 metry. Ja ci już pojadę zestawę. No ja mnie kombajn. Bym chciał uratować, ale mam 80%. Ja cię uratuję, ale za 3 minuty. Ja cię uratuję za także półtorej. Także nie będzie rekordowo zaskoczonego pola. Ja, cię uratuję za półtorej. Jakbym miał we dwójkę się tam sypać, to też by nie było rekordowego. Jak nie? Tam już pan Busiarz czekał, żeby w niego uderzył. Pan Busiarz. Ale grunt, że przyjedziesz. Ja dojadę, bo mam 93, więc na spokojnie sobie tutaj cofnę, wysypę i wtedy będę mógł cię uratować. Może, że Bronek jednak będzie szybciej. Znaczy, będę szybciej. Okej, okay, im cień. Tak porządnie. Nie machnął. Pójdzie? Nie, chyba za blisko podjechałeś. Dobra. Tutaj jednak ta rura żelazna jest dość długa. To już musisz wymanewrować. Okej, bo ja nie mogę cały czas, bo jesteś dość krzywa. Ja mam dość długi ten eder. Pat. Bronek będzie szybciej. Bo ja zanim wysypę, to trochę minie. Przypomina mi się, jak Bronka ratowaliśmy w Mokrzynie, jak go wszyscy oborali. Bronek na wyspie sam czekał, kanapę wydałem.
Daj, dlatego dzisiaj jadł kanapkę. Na jakimś vlogu to zajebiste było, jak oborywaliśmy cię, ty stałeś z zestawem na nożynku. Aha, jo, co widać? Nie chcę robić kanapkę do sobie. Jo, coś się rozwaliło wtedy u mnie. Nie pamiętam już nawet co. I need help! Proszę, obkoś go. Sprzęgło, nie, sprzęgło? Czekaj. Sprzęgło, nie, nie musisz sprzęgło, cofnij tylko. Go skrzyni, bo ja nie mogłem w ogóle biegu wtedy wbić. A nie z podnoszeniem? Nie! Nie, nie, podnoszenie na pewno nie, ja nie mogłem wbić biegu. I to od razu możesz ruszyć bronek i jechać tu moją lewą stroną. Muszę cię uratować. Ja wtedy już będę miał pod ten, gdzie się wysypać. Uratuj tak, to dojedź do końca. Ale tutaj ja też się muszę ten kawałek wysypać. I wysypi. Dobra. A ja już sobie pojadę dobra, prosto? Dobra, to ja teraz jadę za tobą i od razu zestaw tu stawiam. I teraz zrobimy też tak, że... A ciekawe, weźmiemy... Ja wtedy o, puszczę pracownika. Nie. Zawij do tyłu. Do tego. Nasyp mu do zbiornika. Może im podjedziesz. A, no myślałem, że ten. Cofnij i na dwa sypiem, ale może być i tak. Dobra. Wariacja podczas sypywania. Tak jak mówiłem to będzie wcześniej, pełne zaraz. No tak, no to ten zestaw pełny, tamten też. Może jak się uda jeszcze. Jakbyśmy się szybko dość sypali i byłoby pełny jeden zestaw, to ja bym sobie nim pojechał na przykład na młyn i bym sobie to wywiózł, bo pszenicę wywozimy na młyn, bo oczywiście jak sami dobrze wiecie po poprzednim odcinku, silosy mamy pełne i nawet 50 ton sorga niezbytnio ma się gdzie zmieścić. Dlatego stoi na przyczepie. Następny odcinek będą silosy. Tak, ale tak, w następnym odcinku już się będzie działo, już będą normalnie silosiki. A to 50 ton sorga można zawieźć też na ten. A młyn też można, jak najbardziej, jeżeli tak chcemy. To nie, czy więcej z niego nie zarobimy, tak, tylko bo jeżeli my mąkę sprzedajemy, tak wiecie, no ze zboża jak ona się robi i do przychodów. Tak, dlatego ja myślę, że pszenica, jęczmień tak, ale chyba to sorgo jednak, jeżeli mamy sorgo tyle dużo. Sorgo lepiej się opłaca sprzedać normalnie. No, dlatego też, a tym bardziej tam pszenicy zostało parę tysięcy litrów na młynie, więc fajnie by było to wywieźć. Tylko Molary. Zobaczymy zaraz. Ile tu będę miał, ale myślę, że uda mi się znów wrócić w tej nazad. I nawet wiesz co, będziesz mógł wrócić ten, bo bronek tu jakieś wąskie zostawia, ale tu widzę, że tak to na pewno by ci się udało wrócić. No i chyba tak zrobiłem. A potem puszczę pracownika i będziemy mogli ogólnie sobie odpuścić już te żniwa, bo myślę, że pracownicy tutaj do końca ogarną i wtedy ta jedna osoba, która nie poleci z nami mulczować, po prostu sobie będzie mogła tutaj pilnować jeden kombajn i pracownika i na spokojnie będzie to skoszone. Dlatego też tak właśnie chciałem tutaj trzy kombajny, żeby jak najszybciej to poszło i bez żadnych problemów. Bornka leci tutaj i Bornkę poleci w tą stronę. Ty robisz mi jaka, to ja sobie tutaj, bo wiem, że ty tego klina już wtedy nie weźmiesz, to ja sobie wtedy wytnę tutaj jak najdalej się da. Zapraszam. Zapraszam na czołowe zderzenie z tobą. Do tańca. I potem tamtego maluteńkiego klina też zrobię i będę mógł się wysypać i puścić pana kolegę, żeby tutaj już leciał miłosiernie dalej. Nawet do całego headera nie będziesz mój Jezu. Dobra, uciekam na bok. Ciekawe czy się wtedy zmieszczę z wami, bo się zmieszczę, będziemy musieli się skleszczyć. Uciekaj! Uciekaj! Uważaj! Następnemu urwie zaraz. Ale na styka! Uwielbiam takie akcje na milimetry. A tam były centymetry, a nie milimetry. Nie, tam były milimetry dla mnie. Dla mnie, że w ogóle żeśmy się tam nie haczneli, to jest cud. Taki typowy cud cudu. Zazębić nasze kadery. O ja za tym zazębić. Ile byś miał bolek procent po jednym przejeździe? A ile byś chciał? Ja miałem 50. Pobijecie rekord? A bolek to nie będzie miał raczej chyba, czy ja? Jo, nie, bo jest miał, znaczy, ja mam 40. Nie, ja mam 45. Boże, to malutki. A ja mam największy, tak? Zbiornik, prawicie. Także ja wrócę i zostanę. Plasma największy. Ty teraz plasma największy? Ulipy, że ja tam pojadę. Ja nie będę miał się gdzie wysypać. Ja ci zaraz powiem. Tyra tam przestawi. Nie, tam Adam się wysypie i tyle. Tyra. No to tyra tylko, że tam ja przestawi. Mam tu tylko dychę, więc wątpię. Że ja to zasypę. Tak mi się zdaje. Może, że się tak dawali, że będzie mi się aż wysypywało. Ale zaraz wam powiem. Ja zaraz będę się sypał, więc dam wam znać. Mnie wydaje, że tutaj tam max wejdzie. A jak nie, to będę gdzieś tam stał, na was czekał, żebyście mi dosypali trochę. O, tu z tyłu też jest ładnie nawalone. Ciekawe. Trochę jestem w szoku, że... Mówię, że moim zdaniem dycha wejdzie te 50, te 50 dość szybko poszło, ale zaraz ci powie... Uj, nawet nie będzie dychy. No. Nawet także dobrze, będzie. Że się wysypałem. Powiem ci.
szczerze, panowie i panie, to nawet nie będzie tych mechów. Stawię się jakoś dobrze, bo coś problemy z wysypywaniem ma, jakieś dziwaczne mrugania do mnie mrugo. No i super, ja sobie wtedy puszczę tutaj, a ty... Aby mogę jechać z dwóch stron. To ten. Puść wtedy ten, ale on kurde i tak równo nie wytnie. No to też się boję, że ten. Dobra, to jak wy i tak jedziecie, a ja mam tutaj 20%, to ja go na razie zostawię. Jak dojedziecie i jakoś w ogóle będzie jeszcze do skoszenia coś, bo tak jak widzę wy tymi harpaganami jak lecicie, to... Ja myślę, że tu nie ma sensu puszczać pracowników, tylko my to po prostu skończymy. Też mi się tak zdaje. Dobrze jest przecięte, więc... Też mnie się tak zdaje, więc nie ma to tam, to ja sobie teraz tak. Mi się wydaje, czy Adam zostawił kombajn z włączonym headerem? Serio? Zajebiste jesteś. Proszę bardzo. A to nie chce pochodzić trochę. 20% ma on tam, musi się przemielić trochę. Bo on się zapchał, wiesz, i on, nie, on teraz nie, do góry magazynu podniesiony, to wciągnie może. Daj Boże, by tam coś wciągnął. Nie wiem co, ale nie wciągnie. Ja teraz w tym momencie wciągam niemiłosiernie, ale... I teraz dopiero widzę te animacje, jak to... Jeszcze nie widzę wszystkich tych poprzecznych belek w headerze, tylko widzę te niektóre i to tak faluje dziwnie, że szok. Dobrze, nie faluje. Grunt, że faluje, to jest najważniejsze, że te animacje są. A my teraz lecimy sobie na młyn. I teraz o, widzę, że coś mi się wyłoniło z prawej strony. O kurde, czekaj, most jest zrobiony? Do końca? Chyba jo. I pewnie jest zwodzony. Ale jebniesz w dół. No nie gadaj. Nie, chyba zrobiłem go, to polem przejedziesz najwyżej, ale chyba zrobiłem. No i teraz to żeś mnie wystraszył. No tym bardziej, że bo wiem, że go postawić, New Hollandem lecę i on nie wiem, czy go jest za bardzo zmęczony. Ty, ale weź jak 18 Wheel of Steel, zaśnij przed mostem i czarny ekran zrobię. Czarny ekran zrobię? Ale nie, jak spadnę, to będzie ciężko. O, żeś mnie teraz wystraszył, że hej. Ja mogę zrobić jakiś taki, Nie wiem, co robić teraz. Nie, jechać? Jedź. Ja zaryzykuję. Zrobię kiedyś mam taką sztuczkę, ale wam nie powiem o tym. Ej, nie podskoczyła, równiutko. O nie, no dobra. Tutaj końcóweczka jest bardziej większy uskok. Jakbym jechał od tej strony, to by mnie pewnie wywaliło w powietrze na 20 metrów. Dynamiczny most i jak się na niego wiedzie, to się zawali. Dynamiczny most, takie rzeczy. No bo teraz ten jest stały, to jest static. A jak dynamik dam, to w dynamik możesz go odnosić ręką. Więc jak pod ciężarem on wyjedzie. O, kurwa, będzie się jechać. Pod ciężarem ostatnia przyczepa jeb w dół poszła, bo za duży ciężar. O mój Boże, co to teraz nie wymyślą w tych farmingach? No tu już jest o Jezus. No nie, no jakoś nie przypominam sobie, że można było nosić mosty, co nie? No, mordo, każdą rzecz możesz nosić. Tak jak nosisz kombajn, tak jak nosisz, bo to są wszystko dynamik. Static to masz rzeczy takie jak budynki, które postawisz, nie? No ale nigdy nie używaliśmy dynamicznych mostów. No nigdy nikt się nie bawi w to, żeby takie zrobić. No tak, no o to mi chodzi właśnie, że nic nas się nie bawi, dynamiczne mosty. Przecież mógłbym zrobić na przykład halę static, ty byś w nią huknął i ona by się przestawiła. No jest. Ja pierdzielę. No słuchaj, idziesz zrobić wszystko takie. Adam, ale to wtedy powiem szczerze, że takie dość realne granie było, bo no zawalisz coś, no to już po szopie na przykład, tak? No to... Komunie, na przykład zrobić namiot od komunii, człowiek pomysł sobie teraz, Thanos tak wiatę wjeżdża, wiata się przesuwa i do widzenia i powiadzie. Nie robię takie rzeczy. Thanos wychodzi, a w radiu gra, się wjeżdża. Dojeba na łapach. Duża klata, się ro... na teścia. O, proszę bardzo. Patrz, jak się kolega rozbrykał tutaj. Ale tam mocno siewy idą na 56, widzę. Puta wjeżdżam. Bronek chyba dopiero radio odpalił po śniadaniu. Kanapką ktoś śpiewał jeszcze. Nie. Nie dałby rady z buta wjechać z kanapką. Co nie? Ja tu chciałem wyłamujesz, z buta wjeżdżam. Bronek w stronę tak śpiewa. Bronek na akcji tak śpiewa. No. To wsiądź ciężarówkę i dojedziesz do mnie, ja będę w tamtą stronę jechał, ten mijak kończył. Ja i wtedy parę do John Deere'a się wszyscy ogólnie, teraz tak się zastanawiam, bo ja wracam i czy potrzebny wam jest ten zestaw, czy wszystko sypiecie na kartofle? Nie, wypiemy. Sypiecie, no to bardzo mnie to cieszy. Ale i tak zjadę. I to już może zostań na ciężarówce, bo no, tam jest bardzo dużo tego zboża chyba już na młynie, bo przecież cały jęczmień był włożony i w ogóle. I wsypiemy do tych nowych silosów. Będziemy widzieć, że zdąży przerobić. Pszenicy na pewno nie jest dużo, ale jęczmionki tam było sporo. No. Ja bym zawiózł pszenicę też tam. Też? No dobra, to zawozimy. To, że... Czyli z tego ogólnie... pola kogoś też zawozimy, bo się nie będzie opłacało wtedy zostawić tylko. A nie, dobra. Czekaj, dobra. Ogólnie mamy jeszcze pole. To nie do zostawmy. No do tego właśnie jest, tak. Dobra. Tak jak mówiłem, z tamtej strony jest większy uskok, dlatego trzeba o wiele bardziej zwolnić. A to mówię, to ja na szybkości tylko stawiam, zobaczyć czy się da. To jest ta wersja Dynamic, więc się nie przejmujcie. Także to jest ja dynamiczna to droga. Ona się po prostu spadła. Drogia. Dobra, to ja wtedy spadam na gospę. Jeżeli wy już będziecie kończyć. Ile wam tak pi razy oko zostało? Już. W tym momencie jest już.
No to super, to tylko się sypcie Bronek i... sypuje mnie i... To tylko się sypcie i możecie już wędrować do mulcherów. Dobra, ja bym poprosił mi zostawić tylko John Deere'ka, bo ja sobie John Deere'kiem pomulczuję. I będzie gitarą, że się tak wyrażę. Kiedy waltry zrobimy? Słucham? To? Kiedy waltry? Ja się nie wiem, powiem szczerze, że jakoś tak średnio się gdzieś mi spodobała ta waltra, ale mówię, dzisiaj ją wezmę, żeby była, bo... No tak każdy będzie miał po odcinku. Tak, gdzieś ją odtrącam, tak jednak, więc teraz chyba masz, tak, myślę, że... Też już ją miałeś. Bo już dzisiaj chciałem ją przemalować, ale ciężko mi ją nie czasami wezmę, spasować, z tym się nie zawsze tak, pasuje, tak, na tak, różowy, tak, więc... Chciałem ją ogólnie przemalować, ale mówię, nie, dobra, już niech będzie, żeby nie było, że znów... Gdzieś ją odtrąciłem przez to, że jest różowa, dlatego dobra, niech pojeździ, zaraz ci dam. Kierowniczka jest pijana, leży pod schodem, pod magazynem. Właśnie kierowniczka idzie w tym momencie koło baru tutaj. Urwiona, a łapcie zmieniłeś? To za menę, no, będę kończył. O Jezus, to twoja kierowniczka nie wiem co narabia, ale zaraz ci dam... Bruje się, rura. Rura? Która rura? Żelazna. Żelazna. To wszystko jasne. Dobra, ja sobie fajnie akurat tutaj o, podejrzenie jadę spamu. Na gospę. Podejrzenie spamu, pani od kierowniczki. Kierowniczka dzwoni. Kierowniczka dzwoni, halo kierowniczko. Już lecimy pani kierownik, tutaj gasimy. Dajemy bardzo ładnie chłopakom kierowniczkę po 20 minutach odcinka, ale dajemy. Szybko, bo skoszone w niecałe 20 minut, bardzo mi się to podoba. Gdzie najbardziej jakoś nie pobawiłem się w koszenie i to mi się też jeszcze bardziej podoba. A jeszcze bardziej mi się podoba dzisiaj akcja na 3 wałowania, mulczowania, jak zwał, tak zwał. Ale mamy nasze wały i mamy dodatkowe wały, bo oczywiście, żebyśmy mogli lecieć na 3, dokupiłem sobie jeszcze jedne wały, żeby jak najwięcej, jak najszybciej tej akcji jednak dzisiaj poszło. Fajnie będzie wyglądać zmulczowane to pole po sorgu. Dlatego pierwsze co po poprzednim odcinku wiedziałem, że chcę zrobić to mulczowanko i chciałem zrobić, żebyśmy jednak na pewno w trójkę to robili i bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w czwórkę na tym pięknym odcinku, bo wtedy jedna osoba dodatkowa zawsze może jeszcze coś robić. I Tanasa serdecznie pozdrawiamy, że jednak wybrał nas nie śniadanie, że nie Fata Morgane, więc najważniejsze, że już trochę tych siewów pójdzie, bo ja też chciałbym troszeczkę pomulczować i potem polecieć jeszcze trochę posiać, bo jeżeli chodzi o siewy, tam też jest delikatny nabytek, można tak powiedzieć, bo pieniążki były wydane. Ogólnie na ten odcinek wydałem około 100 tysięcy bożych naszych złotych, dlatego trochę jednak poszło. Ale najważniejsze, że mamy bardzo fajne rzeczy, jak na przykład właśnie podsiewacz do siewnika naszego Waderstada, bo jednak nie podobało mi się to na przykład już nawet z samymi siewami trawy, że jest troszeczkę nawiezione, troszeczkę nie jest nawiezione, bo jest bez podsiewacza i z podsiewaczem, a teraz jednak jeździć dwoma siewnikami, jednym z podsiewaczem, drugim bez i albo decydować się pół na pół, albo z jednego wysypywać nawóz i po prostu lecieć typowo bez podsiewaczy, tak żeśmy zawsze siali przeważnie, no to mi się nie podobało, liczę, że będzie jakiś nowy siewnik, a to cygmy fuk, dogadaliśmy się z dealerami i nam za drobną opłatą dorzucili właśnie podsiewacz, bardzo mnie to cieszy, że za te 50 tysięcy dodatkowe mamy możliwość w końcu wybrania tych dwóch siewników z podsiewaczem typowo uprawowo-siewnych i to mi się bardzo spodobało, bo mamy teraz fajnie rozłożone te siewniki i możemy sobie w końcu wybierać tak, jak będziemy sobie chcieli właśnie, czyli uprawowo-siewne i nie, dlatego te najbliższe siewy będą takie, jakie sobie zachcemy. Jeżeli sobie uprawimy, to wlecimy naszymi harpaganami dużymi, jeżeli możesz nie... poskładać zestawy, jakbyś był tak miły. Ty już tam zasiałeś? Nie, bo pracownicy widzą ładnie siałem i tak szukałem tam, gdzie on jest. No to jak pracownicy sieją, to bardzo dobrze, my tam troszeczkę później polecimy i posiejemy razem z pracownikami. Boże, było to. Nie składaj headerów na wózki, tylko po potrzebie są wózek do produkowania. Tak. O, proszę bardzo. To będzie łatwiej im później się poogarnąć. Takie tutaj niecne szykowanie pod odcinek będzie, ale no, nie ma problemu. Się myje wszystko. Ja liczę, że jeżeli chodzi o siebie, nie wierzę, żeby nawet pracownicy tam nie wiadomo jak szybko polecieli i zasiali w 10 minut całe... No prosto to. Ale w 10 minut prawie całe pole? No, jedno zasieje, to 56, prawie że zasieje, zostanie klin na 57. No to super, mordeczko jedziesz na czołowego ze mną? To nic. Bornkę.
Bornka jedzie, a Bornka ma już GPS-a. Adam jak, ma, jak ten, zaśmiał się jak kurde major. On tak zawsze, o dzień dobry ogółem. Kurde, cholera jasna. Cholera, o cholera. Nie, dobrze, ale jakby to, dobrze, że majora nie oglądam. Ciekawe, pewnie raczej ciągnik będzie głośno słychać, ale to tak fajnie zebrał mikrofon i tak, wiesz, nikt nic nie gadał i tak zajebiście to było. Nie idzie tego, nie powtórzy tego na pewno. Na pewno. Ale jeżeli powtórzę, nie ale... było dobrze słychać, nawet to nie chciałbym. Porównałeś mnie teraz do majora, nie, nie chcę się. Ogółem. Już więcej wam tego nie zrobię. Już więcej tego ci nie zrobię dla jego. Ale niechaj tak będzie. Dlatego my polecimy sobie z Brączysiem od tej strony, bo Bolus ty boleś tamto pole chyba się w tamtą stronę fajnie robi, co? Jo, to tak ci powiem, przeciąłem się tak, i bardzo to fajnie. To jest taka wersja a la na Thanasa, bo Thanas ostatnio właśnie tak kosił na skos bardziej, ale też w tamtą stronę. Będzie klinów, tak, ale nie? Też w tamtą stronę. Klinów no nie będzie, bo klin jest tutaj bardziej zrobiony, ale dobrze, z jednej strony my sobie tutaj nie, ja nie ogarniemy... Nie będziemy tak tego kosić w następnym sezonie, bo naprawdę jest jeszcze kawał jechania w poprzek w tą tak, stronę. Tak, no bo to jest dłuższy kawałek, dlatego też Thanas też kosił na przykład na skos, no bo było najdłuższe, na jeżeli skos. Chodzi o kawałki. Tak. Dobra, najważniejsze właśnie z tymi naszymi pracownikami, bo chciałbym zobaczyć jak to idzie. No 56 jest w... bardzo dużej ilości, jeżeli chodzi o zasianie, ale nie ma problemu, 57 w 10 minut nie... Ewka? Żółwik? Żółwik. Mi się zdaje, że żółwia tam przejechać. Zostaw go, puść go tam przy tym rowie. Jezus Maria. Puścić go tylko do rowu raz i... Przebłyski mam. Z żółwiem? Patrz, nie, chata Morgana ma ta nazwa. Mi się zdaje, ta nazwa, że ty miałeś inne zwierzątko w dzieciństwie niż żółw, więc... Inne zwierzątko. No ale dobrze, jak kto lubi, jak lubicie. No nic same, a to. Nie, ja niestety z żółwiem nie miałem nigdy do czynienia. Ja miałem tylko z psem do czynienia, z kotami na przykład też. Ale nie w piwnicy, więc to najważniejsze. Ale psy były fajne, nie, ja nie powiem, ale. Jak i koty, tak i psy lubię, ale z psami więcej się działo. Koty były takie spokojne, akurat te moje. Te moje. Bo nie żyły. Nie wiem jak sąsiada, bo nie sprawdzałem. Ale tak czy siak. Jednak te pieski to jednak pieski. No żałuję, że nie mam pieska, ale może kiedyś uda mi się, że dożyję takich pięknych czasów, że będę miał pieska jeszcze. Moje dzieci, żyćmy teraz. Powinno być teraz. Teraz powinna być wersja kanoniczna. Poczekaj trochę. Trochę popłakać. No ale nie będzie tak. Ale idzie robota. Idzie robota, to mi się podoba i cieszy mnie to, że znów na tym polu lecimy oporowo, a nie że tam delikatnie się tak, jak ktoś można powiedzieć, łaskotamy z tym. Nie, lecimy tak samo jak fajnie szybko poleciliśmy ze żniwami i te żniwa naprawdę poleciały piorunująco szybko. Dało bardzo dużo tego sorga, dlatego też od razu chciałem jak najszybciej tu fajnie zmulczować, żeby pole było gotowe, żeby można już tutaj działać dalej. Najgorsze jest to, że teraz dopiero zauważyłem, że nie mam za dużo paliwa, bo mnie mrugo do mnie. Ale boję się, że... A tutaj to tak to dosyć fajnie, kurde, bo... No, ile będzie po tym mulczowanym fajnie polecieć z obornikiem, nie? Tak właśnie dlatego, jeżeli chodzi o tak właśnie sorgo, dlatego? Tak, chciałeś? Tak, tak właśnie dlatego chciałem to sorgo bardzo mocno zmulczować. Żeby ktoś, jeżeli będzie miał taką chęć, czy polecieć z obornikiem, czy polecieć z gnojowicą, jak zwał, tak zwał. Ale myślę, że z obornikiem najlepiej to by było polecieć. Tym bardziej, że jak przewiniemy tego obornika, troszeczkę nam doda. Ta dowieść słomy na ten... Na kurnik jeszcze, bo nie jest kurnik. Tylko chciałem prasować dzisiaj. Tam jest w środku. Chyba. Tak? Chyba tak. Dziwnie GPS mi. A jo, bo jest kurnik, dobra. Jaki masz GPS-a, mordeczko? Panie Tomkę? Na ile masz GPS-a? No, na ile? Na nie interesuje się. Na ile, no właśnie. Na nie interesuje się ma. 12,3 i nie zgadzało mi się tak co do milimetra, że się tak wyrażę. To mijaka zrobiłeś? Nie, ale bym tak nierówno robił. No to o co chodzi, nie rozumiem. No, ale dlatego myślałem, że masz na 12,5 czy coś. Czy 12,4. No, nacisnąłem wykryj, tyle tak jak wykryło, wykryło. Tak mało. No, najważniejsze, że wykryło. Nie, bo tak właśnie wszystko było gida, teraz w ten przejazd wjechałem i coś mi się tak nie zgadzało równo do tego. Wolałem się zapytać kulturalnie. A od razu mnie zbluzgali i jeszcze ankietę chcą. Jak to zbluzgał? Nikogo nie bluzgam. No, ale ankietę chciał na mnie robić. Ja? No nic, no. Słyszałeś kolegę? No, ale Bronek ma zaniki pamięci krótkotrwałej. A to było ja? No. Ja udaję, że nie słyszałem po prostu. Ja też bym nie słyszałem, ale no nie mogę tak powiedzieć. Teraz Thanasa nie słyszał, potem będzie ankieta właśnie. Słucham, nic nie robię, mój Jezus, zawróciłem się. Nie, przewraca, tylko się przewraca, nic nie robi, tylko się przewraca. Wróca, fuks.
Jak tak można? Dobra, ja wiedzę, kolejny przejazd. Podoba mi się, że mogę jeździć tutaj typowo przejazdy za... Brunusie. Kurde, nawet nie ma jak odmienić... Bornkuś wtedy będzie? Jak Bornkę? Korwinikę Bornkę. Jezus Maria. Całe życie z wariatami. To najważniejsze. Grunt, że ja przejadę sobie jeszcze jeden przejazd i zostawię tutaj sobie was do końca, żebyście mogli sobie tu zmulczować, a ja wtedy skoczę z Tanaskiem i posiejemy sobie do końca. Tanas już nawet tam jest, czeka na mnie niemiłosiernie. Nie czekam, ja pracuję. Zaszczekaj trochę. Może i nawet zaszczekać trochę. Oj, ja wiem, co to co to za jakiś... Co to za jakiś był? Jak to? Jak to jakiś husky chyba był? Dobra, co jest? Chuje, jak wracasz na posesję, tu mały. Zawsze mały kundek. A ten... Ale zawsze... Ale jak taki duży pies. Jak to zabrzmiało? O, 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 warczy. To tak naprawdę nie jest, którego wychowały psy i nauczył się czekać. Ale warczy. Warczy i baniutki. I ryci, ale on w ogóle nic do mnie nie mówi, a dlaczego? Bo był ryciem debil. Ja wiem. Oj, ryci, ryci. Ja bym za nim poszczekał. Ale powiem wam szczerze, że dawno takiego śmiesznego odcinka nie było, bo... Ryci! Nagrajmy może odcinek po piesu... Jak to by nazwać? Po pieskiemu? Po piesełem. Zamiast kurwa gadać, to szczekajmy, tylko nauczmy się pieskiego. Umówmy się tak. Trzeba po piesełem zagadać, jakieś fajne budynki. Okej, początek odcinka. Łop, 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 łop. Ale ogólnie moglibyśmy coś takiego zrobić, ale na dole musielibyśmy dać z napisami wtedy. Jo, możemy szczekać. Chłopie, wiesz jakie to by zajebiste było? To było ale wiesz, no musielibyśmy, nie wiem, 10-minutowy odcinek zrobić, co nie? Bo już widzę, jak mamy donate na psychologa. Jasne. Pozdrawiamy pieseła. Pozdrawiamy pieseła bardzo mocno. Bruno, się pojedź teraz gdzieś indziej, ja bym tutaj puścił pracownika, tak to sobie po tej długości. Pójdź go za mną. No ale to nie będziemy miał gdzie jeździć zbytnio. No to trzymaj się pewnie. To na razie, cześć. Kurwa, zrobiłby teraz normalnie, dojść. Właśnie, o, bardzo się cieszę, że wyrabiasz właśnie tamten kawałek, to mi się podoba. Ale serio, jakby takie 10 minut odcinka zrobił, zrobimy gdzie, taki kiedyś gdzie tak, gadamy sobie po jakiemuś innemu, a na dole są napisy. To by było kurde perfekto, co nie? 10 minut nie, bo ci powiem te 10 minut, to chłopie, jak czasami mamy rozgadany odcinek, to robienie samych napisów zajęło, ale nie możemy. Z 5 minut bym zrobił, maksymalnie, początek no tak, odcinka, nawet 3 taki, minuty. Taki, wiesz, dwa tygodnie taki mini serial, coś w tym stylu, żeby gadały no po jakiemuś innym. Zera, to początek taki dodać dla Beki, nie? A ja chciałem to zobaczyć, piszcie w komentarzu, jak się to widzieli. Jak będzie chwila wolnego, to robimy to, bo Beka jak cud by była z tego. No niestety wolnego nie będzie. Ciekawe jakby było po psiemu Bornkę, chodź do mnie. To kurna bardziej jakaś wersja, nie wiem. Samurai. Ja do poda w reimprezie rano takie dźwięki wydaję. Ej Boże, by tak było. Nie mógł gdzie jechać, jak kazałeś mi stąd pójść. Od tego, od łota jedź. O, dla jego. Co to jest za wersja? Co to jest za wersja? Kurwa. Hello Kitty to jest wersja. Pies, to jest wersja. Pies sąsiada. Pies sąsiada Eutanasa to jest wersja. O mój Jezu. Żyjący pies to jest wersja. Ale nie, chciałem się dowiedzieć co to jest za pies. O! Adam jak psa przyrządzał. Jak psa Ty, o, i teraz zatrzymaj, stop! Ale nie, mów. Pytanie w milionerach, czy to był dźwięk domykającej się furtki czy skomlenia psa? Ja jestem za furtką. Puść jeszcze raz to słychać, jak taka zardzewniała furtka by się nie siadła. Ja jestem za furtką, serialnie. Puść to. Czekaj. Kurwa, naprawdę ciężko wywnioskować, czy to furtka zardzewniała czy pies, czekaj. Zardzewniała furtka z czym? Ja, wiesz, jak... Jak to piszczy? Nie, gdyby nie jego takie dyszenie, moment, to by było... Nie, niektóre momenty jakby dobrze tak, wyciął, tak, to tak. O Boże, ja. Ciłała chyba. To chyba Kaskiego pies. No mówię jakaś ciłała chyba. To Kaskiego na 100%. O Boże, jak w koszkę mi się wgryzał. Jak wygryz. A jo, świr paleta. O Boże, świr paleta. Dzisiaj można ten odcinek tak nazwać świr paleta, bo rzadko takie odcinki mamy, gdzie tak odwalamy. Ale zanim odwalimy, to nasz piękny wadersztadzik, tak oto wygląda po rewitalizacji tutaj naszej pięknej. Rewitalizacji, reorganizacji. O, to chciałem ładnie, co? Jesteś cudowny, mordo, jesteś bardzo... królem.
Uświadom to sobie, sobie. Jesteś bardzo pracującym człowiekiem i bardzo mnie cieszy, że jesteś na... I bardzo mnie to cieszy, że jesteś na tej farmie, naprawdę. Jestem wspaniałą osobą. Na pewno nie... Masz dla mnie, po tym odcinku masz dla mnie immunitet, co nie? No to nie muszę tobołka wynosić. Nie musisz wynosić tobołka, tym bardziej, że ślicznie jest zasiane i jestem w szoku, bo nie spodziewałem się, że będzie to zasiane, ale bardzo mnie to cieszy i myślę, że w tym odcinku na spokojnie dosiejemy ten kawałek i będziemy chwalę, mieli, tak, masz talent bardzo duży i 57 z 56, czyli jakby jedno ogromne pole będziemy mieli, jedno zasiane. W kolejnym odcinku myślę, że przygotujemy sobie na spokojnie pole numer 25 i też zasiejemy, żeby tak fajnie na mapie. Na myślę 25, kurde, będzie trzeba jeszcze czymś nawieść. Tak, tak. I tak się zastanawiam. Ja bym tam gnojowicą, bo najbliżej. No, chyba gnojówkę damy, nie? No, bo mamy najbliżej jednak gnojowicę, znaczy to pole no, najbliżej BGA. My gadaliśmy, że gnojowica po sierce kozak. Tak, tak, tak. Dlatego myślę, fajnie, że będzie fajnie, bo patrzę, że mamy naprawdę fajnie przygotowane te pola w tym sezonie. Ja tam czym większe zestawy, tym od razu coraz więcej też możemy zrobić, co nie? Ładnie. Więc też właśnie przygotowałem to pole przed odcinkiem, znaczy dokończyłem gnojowicę na tym polu, żebyśmy już mogli na spokojnie tutaj wjechać z siewami, bo też nie chciałem, żeby ktoś tam jeszcze kończył gnojowicę, potem jeszcze w tu wjeżdżać i siać, bo to by było masło maślane i w ogóle nic byśmy pewnie nie zrobili. Dokończyłem też siewy trawy, bo pewnie... Nie wiem, czy mówiłem na tym odcinku, bo żeśmy się tak już śmieszkowali i tyle rzeczy dzisiaj się działo, że sam nie pamiętam, co mówiłem na samym początku odcinka. Ale grunt, że mamy posianą trawę, ogarnięte to pole i też będziemy mieli zaraz zasiane ten rzepak. Skoszoną pszenicę będziemy mieli całą w następnym odcinku, ale już mamy jedną i też zaraz będziemy mogli w kolejnym odcinku właśnie gdzieś tam rozlać sobie w międzyczasie gnojowice i już też tam będziemy mogli siać i będziemy mieli rzepaki z głowy, tak to można powiedzieć, bo myślę, że będzie jak najszybciej trzeba to ogarnąć, by Bronuś już mógł przewijać chyba na wrzesień i będziemy wtedy sobie działać dalej, bo mamy tutaj pola fajnie ogarnięte, 72 tamte przy wiatraku też mamy ładnie uprawione. Dalej będziemy mieli wrzesień, czyli prawdopodobnie soja, czyli piękne, ogromne pola i tutaj fajnie by było, jakby Bronuś na przykład pobawił się na tym swoim polu. Ja tak podrzucam ci tutaj delikatnie, tak, w twoją stronę, jakbyś tak bardzo chciał. Nie, zobaczę, zobaczę. Bo to jest naprawdę zajebiste pole. Ja osobiście nie będę chciał tam na pewno kosić, bo robiłem tam siewy i to... Lubię to pole, ale bez przesady, nie będę robił wszystkiego z tym polem, co związane, bo powiecie, że bawię się tak samo jak z prasowaniem, czyli co roku musi być u mnie prasowanie. Nie wiem, czy co roku jest u mnie prasowanie, ale po prostu, no tak jak wypada, tak jest, no trzeba to sprasować, no nie ma wyboru, no zapierdalać trzeba po prostu i oporowo całodobowo nawet i z prasą. Dlatego no, wiem, że piszecie dla beki niekiedy, niekiedy nie, ale ja tam... To jest rolnictwo, nie będę sobie wybierał, że a no 55 raz prasowałem, ja już dzisiaj nie będę prasował. Od dzisiaj już nie prasuję w ogóle, tak? Więc niechaj tak będzie. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale chyba chłopaki się mulczerami zderzyli. Nie, to napinanie pługa. Napinanie pługa z mulczerem. Ty już skończyliście mulczować? Co? No tak. Mój Jezu, szybko. Ogólnie mamy trzy wały, możemy też pobawić się w jakieś grube wałowanie na trzy. Kurde, tylko tu ładnie to wygląda te resztki pożniwne. Ja bym zostawił. Później po żniwach to znaczy, ładnie osobiście wygląda. Dla mnie też nie jest to jakoś teraz przymusowe, żeby bawić się wałowanie. Tym bardziej na takich ogromnych polach. No mówię, mamy trzy wały, możemy. Nie powiem, że nie. Dlatego jak sobie chcemy, ale to pole jest w jednolitej teksturze. Więc też to nie jest jakoś przymusowe, wiadomo, gdybyśmy gdzieś tam mieli pół tak, no to byłoby to niefajne i lepiej by było to zwałować, ale... Kiedy mogę pojechać? Ja? No? Nigdzie nie mam jej już. Możesz jechać, jak masz chwilę wolnego, możesz z pszenicą jechać, co nie? A, dobra. Gdzie? Tylko widziałem, jak na autostradzie bieg zawinął z powrotem i lecimy dalej, więc... A gdzie ma jechać z pszenicą? Na błyn. Czyli zostawić mam ją w końcu, bo ja już nie wiem, my się no nie możemy dogadać. Zostawiamy! No to już... Drugie pole jest jeszcze, to zostawiamy tą pszenicę. Tylko, że z tego drugiego pola też będzie sporo pszenicy, co nie? No i dobrze, sprzedamy to. No to właśnie chodzi o to, że to się sprzeda najwyżej. No jak tam chcesz, to będziemy widzieć do zimy, jak przerobisz szybko mąkę. Bo w tym momencie... No jeżeli szybko przerobi, to się dowiezie i tyle, no. Bo pszenicy mamy tylko 60, jęczmienia mamy setkę, więc no przerobi. Myślę, że więcej zawoziliśmy niż
tam setka. Więc czyli co, dlatego, bo jestem na rozdrożu. No to już wybierajcie. Ja jestem za młynem, a wy decydujcie, będzie wtedy... Na nas? To? Ja przed młynem jestem. Czyli on ja bliżej młyna. Czy nie? Bliżej młyna. Zaraz. Nie, na pewno nie. On bliżej młyna. Kolej, mam jechać na gospę? Tak. Dobra, przesądzona. No i o to chodzi. Grądzę, by było głosowanie. Jak dla mnie bomba. Liberum neto. A wyjdzie nie na to, że, na miejsce? Wyjdzie na to, że pszenicy będzie tyle, że się nawet w nowych silosach nie zmieści. To się wtedy zawiedzie. 5 milionów mają nowe silosy, nie martw się. Temu mulcher na miejsce nieostawiony. Który Liberum taki? Veto. Zaraz ankietę, bo który taki? Nieporządek na CDI. Bardzo nieładne zachowanie ja z waszej strony. Ja Adama zjechałem. Ja ładnie zrobiłem porządek z kombajnami, ale to, nie ma. To mi się podoba. Masz immunitet kolejny w sumie. Za dużo tego. Ty masz na kolejny tydzień już immunitet. Bardzo. Jest piękna sprawa, jestem farmerem tygodnia chyba. O, kurna, mogę, a widzisz, to mogę powiedzieć, że jestem farmerem tygodnia. Kowczykiem. Kim ty jesteś, serio? Nie usłyszałem. Jestem zwycięzcą. A, dobra. No niechaj ty, niechaj. Jesteś tak i teraz wszyscy łapy w górę. Bardzo nieładnie powiedziałeś koledze. Wiesz, że kolega jest lepiej farmerem tygodnia. No. Ej, ale no. Serio, kolega jest farmerem tygodnia, on może ci, wiesz. Jo, może mi naskoczyć. Michel, ale zawsze może. Adama śmiech jak Rudej normalnie przed chwilą był. Nie wiem, dobrze, ja mam ci ogólnie zajebisty śmiech, ale cieszy mnie to. My się we dwójkę byśmy nie zmieścili w to grę. Ja bym się zmieścił. Ja, noga by mi weszła. Ja bym musiał mieć trzecią nogawkę musiał mieć. No, byśmy musieli jeszcze nogawki jedne mieć dodatkowe. Nie, bo byś to się miziali za bardzo. Byśmy mieli podparcia. Myśmy podnosili w nogi podparcie, jak w wojsku na podparcie komendę. To możesz raz, mieć. Raz. O mój Boże. Maliny bym wciągał jak odkurzacz normalnie. Ale malinkę to by zjadł i zerwał, nie jedną. Ajajaj. Aj, malinkę, jak to jest my life. Malinkę by strzelił na szyi. Nie, bo byś przegrał wtedy. Złoto na szyi. Bo musiałbyś wesele robić na farmie. Szyjki malinowe i może te kili. Pamiętaj, jak robi się malinkę na farmie, to potem wesele malinkę z tego będzie. Malinkę na farmie. No, bo oni sobie zaczęli robić malinki i tak się to skończyło. No. Zrób mi kurwę luz! Jakby tak Gabryś powiedział to... Na weselu dzisiaj, nie? To... Zrób mi kurwę luz! No, na ten... Aj, typowo na nocy poślubnej, to by było dobre. Noc poślubna by wygrała wtedy. A Gabryś ale to... ma koleżanko? Ale to nie jest Gabryś, to nie jest jego styl. O Boże. Jeżeli ktoś ogląda farmę, piszcie bardzo mocno w komentarzach. Gabriele, ja dla Gabriele. Bo my po prostu niekiedy mamy rozdwojenie jaźni z, tą, z tym programem, więc daj Boże, żeby tam... Kurwa, jak może było coś tak nie? Pewnie by cię wyrzucili, bo to telewizja, ja tam nie ale tak fajna krowa! Masno, fest! Ciastko! Ciasno, masno, krowa jest! Ciastko, dobra krowa! Masno, krowa, nie! Był siwa dwa wtedy teraz chyba. To jest malno, krowa! Ale musiałbyś wyglądać, bo ktoś troszeczkę tak jak... Am do lodówki skoczył. No by mógł iść na takie coś, to by było kozak. Ja bym w lodówce spał. Myślę, że tam jest dużo grane, mało, my może moglibyśmy coś swojego zrobić, więc... Nie no, wiesz, to jak oni se chodzą po farmie i tam kamery przecież sobie, no... Takie jak oni siedzą przed tą kamerą w tym pokoiku, no tak, no tam to byś gadają, nie mógł no to wiadomo. Ale nie, myślę, że tak czy siak by tam byś zaczął gadać, że jesteś masno feska i on idziesz, jest. Nie? I łapiesz tureta jak bronę. Kurw, chuj! Krobie, jak zaciska akurat ciągłeś, nie? To ciastko by się wystraszyło na pewno i byś więcej nie chciało dawać mleka. Albo dobra, idziesz sobie przez farmę, gdzie na środku po prostu, nie? Przez salon. Daj Boże, by tak było, więc serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek Farmy, jak i na kolejny odcinek Wodzera, farmera, hej, grunt, że ty jesteś farmerem ciekawe, tygodnia i to jest twój kawałek i musisz go nie zacząć. Wiem, kto to kiedyś przerabiał filmiki, zebrał tak jak z tymi autobusami i w ogóle, jakby ktoś wziął teraz farmę, ujęcia i te nasze teksty postawił. O Boże. Zajebiste by to było. Lepiej, żeby tak nie było, bo nie chciałem tego widzieć, ale daj Boże. Konie uciekły. Ja pierdzielę. Oby tak było, zapraszamy serdecznie widzimy na kolejne odcinki i zapraszamy na wieczorne głosowanie się dalej. Ma być w odcinkach tak zajebiście śmieszne jak w tym odcinku i oby tak zawsze było. Na razie, trzymajcie się, cześć. Uśmiech. Cześć. Cześć.